Hejka, z tej strony Hara, Zynsko, witam was ponownie na moim kanale, jest oczywiście ze mną dzisiaj Jasper, jak zawsze. No i w tym wyjątkowym odcinku postaramy się zrobić torebkę z trytytek. Przedstawmy dzisiejszych zawodników, uczestników tego filmu. Mamy tutaj drużynę niebieskich, drużynę zielonych, drużynę żółtych, drużynę czerwonych i drużynę białych. Tak, mamy tych trytytek około 1000, postaram się z nich zrobić torebkę. Może potem tę torebkę rozlosujemy jakoś, jeśli wyjdzie fajnie. Przygotowałem tutaj taki wstępny projekt, jak powinna wyglądać torebka taka do złożenia. To będzie gotowiec, a to stworzymy my. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie, ile nam to czasu zajmie. Także już bez przedłużania przejdźmy do odcinka. No dobra, to jak mamy zacząć w ogóle? Jak mamy zacząć? To ja zacznę. No, to jest bardzo dobry początek. O! I tak będziemy robić przez najbliższe pewnie 2 godziny. Mam nadzieję, że trochę krócej. Zróbmy je różnokolorowe, żeby one nie były obok siebie. Dobra, ale jedne mogą być kosie. Czyli robimy coś takiego, ja robię górę, a ty dół, okej? Okay? No później dołączymy. Okej, okay, okay. Spoko. To w sumie to cześć, my teraz będziemy się bawić z trytytkami. Chcemy po prostu łączyć trytytki. Może niebieskie zrobimy rączki? One są dłuższe. O, mniej więcej tak to będzie wyglądało. Ile robimy w rzędzie? 10? Sprawdźmy na razie, może być 10, ale... Ja bym chciał, żeby każda trytytka była w innym kolorze, będąca obok siebie. Ten film jest stresujący, bo ja boję się, że zrobię coś nie tak i Piotrek będzie na mnie krzyczał. Żart, to ja będę na niego krzyczał. Dobra, takiej szerokości? 2, 4, 6, 8, 10... takiej czy większej? Czy 2 razy większej? Nie, to niech to będzie mniejsza torebka, bo nie starczy nam trytytek. Mamy 1000 trytytek, to jest no dużo właśnie, dość. Nie starczy. Bardziej bym się bał o to, że ten film będzie trwał 3 godziny. Kacper wymyślił taktykę, że najpierw musimy sobie posegregować te trytytki, a potem łączymy 10 trytytek, taki jeden rządek, później te rządki jakoś połączymy. Jak to będzie, zobaczymy, na razie się bawimy. Ogólnie jest taki problem, bo połączyliśmy już jeden rząd i one się tak strasznie mieszają. Także będziemy musieli prawdopodobnie odciąć końcówki. Piotrek mówi, że one będą ostre. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymam kciuki, żeby cokolwiek wyszło, bo nie chcę, żeby ten czas poszedł na marne. I chcę, żeby ten film wyszedł wreszcie, jakiś film, żeby wyszedł nasz. Boże. Ej, ale proszę cię, rób to nad koszem, bo ty w tym momencie rzucasz na prawo i lewo. Dobra. Posprzątasz. Chyba ty. No weź, ej, rób to nad koszą. O, dramy, drama, drama. Coś jeszcze chcesz powiedzieć w tej swojej sprawie? Tak. Sprzątaj na bieżąco, nie wiem, syf tu robisz. Syf! Szczerze, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak trudne. Serio, to w ogóle się nie chce połączyć, a Piotrek teraz to robi nad koszem. Ja to zrobiłem nad łóżkiem i w sumie wszędzie są trytytki, ale odkurzę to, albo ty odkurzysz. Chyba ty. No, także ten. Kontynuujemy. Dobra, ja już zrobiłem troszeczkę tej części, znaczy w sumie całość, ale wydaje się, że nie. Ogólnie co na początku widać było super, 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 a im dalej, tym gorzej. Także tak to się prezentuje, no i zobaczymy, co wyjdzie u Piotrka. Okej, okay, po godzinie mamy aktualizację. Kasper i ja stworzyliśmy sobie po połówce torebki. To jest moja połówka, to jest Kaspra połówka. Teraz jakoś te połówki musimy połączyć. W ogóle Kasper nie używał przeźroczystych trytytek, bo dla niego są brzydkie. Nie wiem czemu. Musimy jeszcze stworzyć... Te przeźroczyste trytytki pasują po prostu do ciebie. Aha, dzięki. Musimy jeszcze stworzyć ucho, no i połączyć to, także be right. Może najpierw połączmy. No, połączmy. Jezus, mi się nie chce już. Trwa proces łączenia. Bardzo ciężko jest to trzymać, bo te trytytki się bardzo łatwo mieszają i mamy z nimi duży problem. Dlatego użyliśmy Kacpra buzi do tego. Boże, ty cały czas bekasz, a jesteś okropny. Okej, okay, powiem wam, że jestem naprawdę, naprawdę pod wrażeniem. A masz taki koszyk, który można sobie założyć na głowę prawie, że... Korona trytytek. Ej, to kuje. Może lepiej nie. Dobra, teraz zróbmy jeszcze ucho. Do tej torebki. Może ucho zrobimy takie klasyczne, po prostu jedną trytytkę. No. Ale dwie. No tak, tak.
Okej. I teraz bierzemy jeszcze z drugiej strony. Ej, podoba mi się to serio ten pomysł jednak. Jednak to było fajne. Bo troszeczkę zwątpiłem w międzyczasie z ten pomysł, ale nie jest źle. Znaczy ja bym czymś takim nie wyszedł na zewnątrz. Nie wiem, czy na tym świecie istnieje jedna osoba, która by w tym wyszła na zewnątrz. Ale... po domu, tak? Po domu można nosić. Tak jak mama mi kupuje milion koszulek i mówi, a to będzie po domu, jak ci się nie podoba. I co, to już jest koniec? Weź puść. Dobra, to w takim razie... Dobra, trzymaj. Zróbmy teraz w takim razie test wytrzymałości. Test wytrzymałości. Bierzemy mój telefon. O! Ej, tutaj jeszcze widzę niedopatrzenie. To trzeba jeszcze złączyć, bo wypadnie ten telefon. Dobra, szybko łączymy. O Boże, wyjąłeś go przez to. No. Jakby, ale... ta torebka ma dużo dziur. Ona nie ma dużo dziur, tylko po prostu dno jeszcze nie jest szczelne. Raczej bym nie wlewał do niego czynnikowego. No, wody w tym nie przenoście, chyba że w butelce. Dobra, spróbujmy teraz. Zobaczmy. Test szczelności numer 2. Okej. Okay. No daj. Nawet nie jest źle. Można do Biedronki iść na zakupy. Mam moją ekologiczną torbę. W 100% z plastiku. To znaczy, że nie jest ekologiczna. Ej! Ona kuje. Ej, powiem wam, nie jest źle. Naprawdę, nie jest źle. Jestem pod wrażeniem. Cokolwiek nam wyszło na filmie. Docencie to, że to w ogóle wyszło. Nie wiem, czy będziemy robić kolejne rzeczy w stryty, tak? Jeżeli będzie dużo łapek w górę, to zrobimy kolejną część tego filmu. No i w ale sumie... Można w sumie w tym chodzić, no. Chcesz to rozdać? Rozdać to? Ktoś to będzie chciał w ogóle? Nie wiem, na pewno ktoś by chciał takie coś. Chcesz to rozdać? Może rozdamy na live, nie wiem. Na razie nie... Zobaczymy. Na razie nie będę tego rozdawał, bo się napracowałem nad tym. W takim razie dziękujemy wam kochani bardzo, bardzo za oglądanie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i co? No i do zobaczenia. Subskrybujcie na dole, a ja mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia i cześć! Pa, pa!